Oto Wojtek Kania już dokładnie wie, co się stało z Radkiem Matusiakiem. Wojtek, słuchamy. Uraz mięśniowy, czworoboczny lędźwi. Taką diagnozę lekarską wstępną postawili tutaj lekarze i masażyści Krakowi, także stąd ta zmiana z konieczności Radosława Matusiaka. A teraz jest już 2-0 dla Korzowskiego. Ruchu dośrodkowanie Nykiela, a piłkę do siatki kieruje Jankowski. Tak, ten młody Jankowski, który... pierwszej połowy. Tak, pracował na tą bramkę, ten młody chłopak, bardzo nam się podobał. Wcześniej doszedł do dwóch sytuacji, zabrakło mu troszeczkę szczęścia. Tutaj wyszło takiego cwaniactwo, taki piłkarski nos w polu karnym. Zobaczmy Radek raz jeszcze. Biernie zachował się przede wszystkim tutaj Wasiluk, który dał się tutaj w dziecinny sposób ograć. Świetna wrzutka tej Nykiela. Według mnie... I też błąd Cabaja z Polczakiem. Zdecydowanie tak. Tutaj bramkarz, jeżeli wychodzi, robi ten ruch do przodu, to musi iść na piłkę. Ta piłka przeleciała na trzecim metrze, takiego pajacyka nazwę to zrobił Cabaj, ale piłki nie sięgnął. Tak, dobre wejście przede wszystkim na pierwszy słupek. Tutaj widzieliśmy zawodnika ruchu i zamknął Jankowski. Fantastycznie.